Najmłodsza z nich, Jadwiga, twierdziła, że w domu mają pewną sekretną komnatkę, do której dostęp ma tylko mistrzyni. Jadwiga zeznała również, że jej koleżanki dopuszczały się grzechu, całując się między innymi w usta i obcierając pośladkami. Ludzie toczą różne wojny, ale ta wojna dotyczyła idei, dotyczyła światopoglądu i zaczęła się dokładnie tutaj, w Świdnicy, przy dzisiejszej ulicy Siostrzanej. Jestem dzisiaj w Świdnicy, przy jednej z najstarszych ulic miasta, przy ulicy Siostrzanej. Tam jest franciszkańska i te dwie nazwy mają znaczenie. Wyobraźcie sobie XIV wiek i tutaj stoją drewniane stare domy, w których mieszkają beginki. Bardzo tajemnicza nazwa. Beginki, podobnie jak ich męski odpowiednik, czyli begardzi, byli laickimi stowarzyszeniami religijnymi. Ich członkowie uważali, że człowiek może osiągnąć doskonałość bez pośrednictwa kościoła. Czasy wypraw krzyżowych spowodowały, że wiele kobiet w zachodniej Europie zostało wdowami lub samotnicami. W ruchu beginek odnalazły swoje miejsce i pomysł na życie. Szybko jednak oskarżone o herezję stanęły przed sądem w Świdnicy. O beginkach historycy piszą bardzo wiele, ponieważ beginki działają na wyobraźnię i wojna kościoła z beginkami także. Nie tylko dlatego, że dopuszczały się herezji, ale dlatego, że podczas świdnickiego procesu opowiadały rzeczy, od których włos jeżył się na głowie. Beginki, skąd w ogóle wzięła się ta nazwa? I tutaj pomysłów jest kilka. Od niemieckiego begen, czyli żebrać, od beginen, czyli zaczynać życie w klasztorze. Być może od świętej Begi z VII wieku, albo Lamberta Lebec. Chociaż jest jeszcze jeden pomysł, że beginki wzięły swoją nazwę od beż, czyli od koloru, w którym nosiły habity. Po raz pierwszy o beginkach słyszymy w Nadrenii w 1223 roku, czyli dość daleko od Polski, kiedy to w tamtej części Europy działa za chwilę już prawie 190 takich domów, a w nich ponad 1000 beginek, czyli ich tak naprawdę nie ma wiele. Kim są beginki? Są dwa rodzaje zgromadzeń. Pierwszy to tak zwany typ flandryjski, czyli zamknięte miasta kobiet, całe dzielnice, w których kobiety żyją swoim własnym rytmem. Drugi nadreński, kiedy, tak jak było to w Świdnicy, w domu albo w dwóch, mieszka kilka, czasem zaledwie dwie do kilkunastu kobiet. To jest rodzaj klasztoru, ale takiego, w którym nie składa się ślubów. Kobiety żyją w nim, jest to na ogół miejsce, do którego przybywają kobiety ubogie, kobiety samotne, kobiety, które nie wyszły za mąż. I jak dzisiaj twierdzą historycy, małżeństwo w tamtych czasach również nie zawsze było dla kobiety takie atrakcyjne. Kobiety te łączyły się więc w luźne zgromadzenia, które nie miały ani jednolitej struktury, ani reguły. Przynależność do takiego konwentu była całkowicie dobrowolna. Można go było także w każdej chwili opuścić. Utrzymywały się z pracy własnych rąk. Ruch beginek dotarł także do Wrocławia, dotarł również do Świdnicy, miały również swój dom w Kłodzku. Cztery miejsca w naszym rejonie. Tutaj, tuż przy świdnickiej katedrze, kończy się ulica Spółdzielcza, która zamykała kwadrat miasta, gdzie mieszkały beginki. Te ruchy oddolne były przez kościół początkowo popierane. Beginki były czymś w rodzaju zakonu, czymś w rodzaju zgromadzenia, w którym nie robiło się ślubów wieczystych, niemniej jednak były to pobożne kobiety, tak o nich wówczas mówiono. Stąd na początku Kościół patrzył na beginki bardzo przychylnie. Patrzyli na nie również bardzo przychylnie władcy, którzy dawali im dotacje, pomagali im żyć w dobrym otoczeniu po to, żeby chociażby za władcę się modliły. W tamtych czasach istniała również instytucja domu dusznego. Czym był dom duszny?
płaciło się takiej grupie kobiet za to, że po śmierci fundatora modliła się za niego. W związku z tym te sprawy są bardzo skomplikowane, nie mówiąc o tym, że w średniowieczu mistycyzm jest bardzo silną częścią myślenia o świecie. Dlatego wkrótce beginkom, również beginkom świdnickim, zarzuca się herezję. Beginki, które początkowo znajdowały się pod opieką kościoła, z czasem zaczęły przeciwstawiać się patrzeniu na nie jak na istoty niższe. Dotarła do nich również myśl heretyckich ruchów tzw. braci wolnego ducha. Wierzyli oni, że człowiek może osiągnąć doskonałość już w życiu doczesnym, stać się bezgrzesznym i równym Bogu. Piekło i czyściec uważali za wymysł duchownych. Z jednej strony stosowali się do wskazań biblijnych, z drugiej jednak, jako istoty doskonałe, chcieli korzystać ze wszelkich przyjemności doczesnych. Nie uznawali nauk Kościoła, odrzucali modlitwę i Eucharystię. Te idee trafiły na podatny grunt w Świdnicy. Proces świdnickich beginek rozpoczyna się w 1332 roku, kiedy 7 września pierwsza grupa kobiet staje przed grupą sędziów. Beginkom zarzuca się przede wszystkim życie w imię wolnego ducha. Już wcześniej świdnickie beginki, podobnie jak wrocławskie i legnickie i kłodzkie, miały kontakt z ich męskimi odpowiednikami, begardami, którzy również zdaniem Kościoła dopuszczali się herezji, ponieważ uważali, że ta cząstka boskości jest w każdym z nich i że nie należy się nikomu spowiadać, nie należy przyjmować sakramentów, ponieważ sami jesteśmy w stanie dojść do boskości. A ja specjalnie usiadłam w Świdnicy na ławeczce, gdzie siedzi ze mną Maria Kunicka, czyli słynna Urania Propitia, znana kobieta z Świdnicy, zajmująca się astronomią, którą cenili mężczyźni na całym świecie. Więc przy okazji tematu kobiecego w Świdnicy warto również pamiętać i o niej. Opowieść o świdnickich beginkach to również fantastyczny pretekst, żeby przyjechać tutaj i zobaczyć wszystkie piękne zakątki miasta, chociażby park przy Kościele Pokoju w Świdnicy. Ale w tej chwili jesteśmy ciągle przy procesie. Najpierw, jako pierwsze, zostają przepytane najmłodsze beginki, adeptki. Powstaje z tego przesłuchania tak zwany protokół inkwizycyjny, dzięki któremu wiemy, o czym opowiadały. Adelaida zeznała, że nauczały młode adeptki narzucać sobie ćwiczenia tak bardzo ciężkie, że trudne do zniesienia, przez które miały zostać wyprowadzone poza stan umysłu, na skutek czego jedna z nich, z powodu ciągłych ćwiczeń i nieludzkich umartwień, została doprowadzona do szaleństwa, a pytana, dlaczego nie jadła, skoro osłabiona leżała w łóżku, tak odpowiedziała: nie potrzebuję już jeść i pić, ponieważ doszłam do wielkiej doskonałości i karmi mnie Chrystus. Adelaida odpowiedziała także, że w Moguncji starsi z ich sekty zmuszali młodszych, by przynosili do domu trumny ze wszystkich kościołów i dla przezwyciężenia grozy wyjmowali z nich cuchnące zwłoki. I że młodzi z kości głowy, to znaczy z czaszek, jedli i pili. Drugą rzeczą, o której mówią, to bardzo brutalny sposób traktowania nowicjuszek. Również w tych brutalnych praktykach, w tej fali pojawia się motyw bardzo okrutnych praktyk, które były częścią mistycyzmu tego beginarzu, czyli tego zgromadzenia. Jadwiga zeznała także, że biły się niekiedy aż do krwi i twierdziły, że te, które w ten sposób inne dręczą, nie powinny mieć wyrzutów sumienia, które są oznaką słabości, ponieważ są doskonałe, a pozostałe należy bić dotąd, aż będą prosiły o przebaczenie. Niektóre z nich, czasami wychodząc z izby, kładły się przy progu, najpierw jedna, po której przechodziła następna i kładła się obok. Następnie obie były deptane przez trzecią, która także obok nich się kładła, i tak kolejno deptały się i kładły przy progu, aż wszystkie w ten sposób zostały podeptane, a działo się to we Wrocławiu. O tym, co właściwie słyszała, opowiada również Anna, niewidoma beginka ze Świdnicy. Zeznała też, że między begardami i tymi kobietami noszącymi wizerunki największej świętości
i najszlachetniejszego ubóstwa dochodziło do zbliżeń, jakby byli całą generacją sodomitów i plugawych grzeszników. Opowiedziała także, jako rzecz pewną, ponieważ usłyszała to od tej, której to się przytrafiło, która też przez inne była wtajemniczona, że wykorzystywały się wzajemnie i dotykały bezwstydnie w pośladki i językami swoimi w usta dla rozkoszy. Co Kościół naprawdę zarzuca beginkom? To, że chcą się z Bogiem łączyć w sposób mistyczny, że nie uznają Eucharystii, spowiedzi, że nie uznają przede wszystkim zwierzchnictwa Kościoła. Cały czas mówią o wolnym duchu. Beginki twierdziły, że ćwiczenie się w cnotach jest właściwe ludziom niedoskonałym, zaś dusza doskonałego sama uwalnia wszystkie cnoty. Także, że z głębi duszy tak wielką mają świadomość swojej boskości, że nie okazują poważania ciału Chrystusa, ponieważ jest tylko figurą i nie uznają męki pańskiej ani żadnych innych misteriów wcielenia. Zarzuca im się również to, że utrzymywały bardzo bliskie stosunki z Begardami, którzy odwiedzali ich zgromadzenia, również pewne nadużycia seksualne, a nawet raz pojawia się informacja o zabiciu dziecka. Gertruda z Mościska opowiedziała, że jedna z beginek urodziła dziecko w swoim domu, która, gdy dowiedziała się od niej, że dzieci narodzone ukrywały, odpowiedziała: Mistrzyni nasza uczy nas, żebyśmy biły je w głowę wrzeciennym kołem, na którym zwykle przędziemy wełnę. Pojawia się pewien problem, na który zwracają uwagę wszyscy badacze dziejów beginek. Czy to, co opowiadają te kobiety, bo zarówno młodsze beginki, jak i ich zwierzchniczki właściwie mówią podczas procesu to samo. Czy to, o czym mówią, rzeczywiście jest prawdą? Czy ta opowieść nie jest wynikiem pewnej histerii? Czy młode dziewczęta, które zostały do tego zgromadzenia przyjęte, nie widziały wszystkiego w sposób nieco, nazwijmy to, nieostry? Ale także, czy te ekscesy seksualne, o których zawsze chętnie się pisze, rzeczywiście działy się w tych begińskich domach? Ten protokół inkwizycyjny bardzo dużo mówi nam również o tym, jak wyglądało życie codzienne w beginarzu, co robiły na co dzień kobiety, które tam mieszkały. Łącznie przepytano 16 kobiet w różnym wieku. Jedna była z Wrocławia, jedna była z Ziębic, jedna z Legnicy. Każda chciała z własnej woli wstąpić do tego zgromadzenia. Co o nich wiemy? Że myły się raz w tygodniu, żeby, jak opowiadały, pozbyć się zapachu stóp i ciała. W związku z tym raz w tygodniu myły się w ziołach. Z całą pewnością biczowały się do krwi, nosiły się bardzo skromnie, żyły w ogromnym ubóstwie i najważniejszą osobą w takim zgromadzeniu była ich mistrzyni. To tak naprawdę od niej wszystko zależało. Z tych zeznań wynika również, że beginki bardzo mało jadły, a nowicjuszki, czyli dziewczęta, które przychodziły do nich, były od razu instruowane, że przede wszystkim mają najeść się obecnością Chrystusa, że samo jedzenie w życiu nie jest najważniejsze, podobnie jak piękne szaty. Podczas procesu beginki przede wszystkim zwracają uwagę na swoje dążenie do wolności. I co ciekawe, one zeznają z wolnej stopy, czyli nie zostają uwięzione. No niestety, być może te zarzuty, które być może nie są prawdą, o brutalne traktowanie innych młodszych członkiń tego zgromadzenia, a także o to morderstwo dziecka, być może nie należy im dawać wiary. Ale dla sędziów w tamtym czasie jednak najważniejsze było to, że te kobiety nie chciały przyjąć zwierzchności Kościoła, no i także, że obyczajowo można było im bardzo wiele zarzucić. Najbardziej jednak wszystkim przeszkadzała ta idea wolnego ducha. Niemniej jednak ten świdnicki proces kończy się, biorąc pod uwagę te wszystkie zeznania, w sposób nieoczekiwany. Prawdopodobnie beginki ze Świdnicy są bardzo lubiane, ponieważ nie spotyka ich żadna groźna kara. Niewidoma Anna, o której już wspominałam, sama dla siebie wymyśla karę. Będzie nosiła na szyi drewniany krzyż.
sam inkwizytor, który przepytywał te kobiety po 10 latach, zostaje zamordowany w Pradze 20 ciosami noża. Niemal w całej Europie ruch świeckiego religijnego Stowarzyszenia Pobożnych Kobiet zaczął zanikać. Jedynie beginki w Niderlandach zostały papieskim dekretem oszczędzone przed prześladowaniami. Przetrwały prawie 800 lat. Ostatnia na świecie beginka, Marcella Pattyn, zmarła w Belgii 14 kwietnia 2013 roku, w wieku 91 lat. Sam beginarz zostaje prawdopodobnie rozwiązany, jednak ciągle Świdnica będzie uznawana za to serce, za centrum herezji w tym regionie.